Witam serdecznie. W tej chwili na rynku pojawił się nowy system akumulatorowy, który ma zastąpić narzędzia sieciowe. Często mamy problemy z, na budowach, w zakładach z dostępem do prądu i postanowiłem zaprosić Mariusza Żaka z firmy DeWalt, który przybierze nam ten system, który ma uzupełnić tą lukę, której brakowało na rynku. Witam Cię, Mariusz. Cześć, Darek. Mariusz, co mi opowiesz o tym Waszym nowym systemie? Rzeczywiście, jest to nowy system akumulatorowy, który nazywa się FlexVolt. Czym jest FlexVolt? FlexVolt jest to system akumulatorowy, system 54V elektronarzędzi oraz akumulatorów. Ten system charakteryzuje się tym, że są to elektronarzędzia o mocy maszyn sieciowych, czyli jest to. Swoboda używania elektronarzędzi bez kabla o mocy maszyn z kablem. Czyli rozumiem, że to zostało skierowane na budowy, ale również do zakładów produkcyjnych też. Jak najbardziej. Są to elektronarzędzia dla użytkowników bardzo wymagających. To, co powiedziałeś, na budowach użytkownicy wymagający brak prądu, brak możliwości podłączenia prądu. Firmy, które mogą mieć przestój ze względu na dostawy prądu, ale również tam, gdzie nie mają podciągniętego prądu bądź nie mają podciągniętej pneumatyki. I rozumiem, że gama narzędzi też jest duża ze względu na to, żeby tą lukę uzupełniła. Jest duża i cały czas się rozrasta. Zaczynaliśmy od szlifierki kątowej, zaczynaliśmy od przecinarki łukosowej, Poszliśmy w motowiertarki, w motowiertarki 3 kg, w motowiertarki 5 kg, 10 kg, w ukośnice o średnicy tarczy 305. Także cały czas ta gama się rozrasta. Mariusz, mamy tutaj przygotowane trzy rodzaje baterii. Opowiedz mi tak, dla kogo każda jest skierowana. Tak jest, akumulatory są tutaj istotnym czynnikiem, mają istotne znaczenie w tym całym systemie, ze względu na to, że te akumulatory no, przede wszystkim są dedykowane do elektronarzędzi flexwoltowych, czyli do tych o mocy maszyn sieciowych, ale również te akumulatory mogą być użytkowane w elektronarzędziach o napięciu 18V, czyli są to akumulatory o dwóch napięciach 18V i 54V. Jak to działa? Działa to w taki sposób, że w akumulatorze jest automatyczny przełącznik który będzie przełączał zaczerpywanie energii z ogniw, akumulatora, polega to na tym, że w momencie kiedy wkładamy do elektronarzędzia do urządzenia, ten przełącznik automatycznie przełącza napięcie, albo mamy napięcie 18V podłączenie szeregowe, albo mamy napięcie 54V napięcie poprzez podłączenie równoległe ogniw. Czyli baterie ogólnie dobieramy też pod swoją robotę. No bo jak na przykład tam dokręcamy na produkcji śluby 8 czy dziesiątki, to nam wystarczy ta najmniejsza w waszej gamie. Jeżeli potrzebujemy no, mocnych no, do motów, ślifierek, można zainwestować w te najmocniejsze, tak? Tak, w tej chwili em, mamy tutaj zróżnicowaną ofertę akumulatorów. E, e, pierwszy z akumulatorów, ten e, najmniejszy, jest to akumulator 6Ah w em, systemie 18V. On posiada napięcie 2Ah w systemie 54V. Natomiast największy, który w tej chwili mamy, jest to akumulator o napięciu 18,54, ale on posiada pojemność 12Ah w systemie 18V, czyli 4Ah w systemie 54V. Na pewno częstym pytaniem klientów będzie: jak długo go ładujemy? Jak długo go ładujemy, to jest jedno z pytań, i ile, na ile czasu nam starczy taki akumulator w trakcie pracy, to jest drugim pytaniem. Akumulatory flexwoltowe ładują się do półtorej godziny. I to nie ma znaczenia, jaka moc. Ma znaczenie pojemność akumulatora, akumulatora ze względu na to, że ten naj, 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 największy, który przed chwilą omawiałem, półtorej godziny się ładuje w ładowarce dedykowanej do akumulatorów flexwoltowych. Czyli ogólnie one mają zastosowanie do różnego przemysłu i do różnych branż po prostu. Dodatkowo, dodatkowo, rozszerzają gamę akumulatorów w systemie 18 woltowym, no bo zwiększają, zostały zwiększone pojemności tych akumulatorów. Czyli tym, tymi akumulatorami zasilamy elektronarzędzia flexwoltowe, jak również elektronarzędzia o systemie 18 woltowym, czyli dotychczasowe szlifierki kątowe, wiertarko-wkrętarki, pilarki tarczowe, strugi, mogą być tymi akumulatorami zasilane. Czyli Mariusz, mi się wydaje, że jak ktoś będzie już wie, że coś takiego stworzyliście, co ma zastąpić narzędzia, można powiedzieć, sieciowe, tam gdzieś dla komfortu, to co? W następnych programach omówimy po prostu maszyny, dla kogo są dedykowane, dla kogo kto powinien w nie zainwestować. Także dziękuję Ci za przybycie do naszego programu. Dziękuję. A Was zapraszam do następnych odcinków PPN.